wzrosnąć ma liczba etatów specjalistów, pedagogów specjalnych, psychologów. No. Nie wiem, z czego brać. No ale tak, nie ale, ma też no, takiej też... czasami potrzeby, żeby było no, więcej. Na przykład jak powiedzmy, u mnie wystarcza tam tyle godzin, a muszę zapewnić więcej. I nie można od tego uciec. No. A pani też jakieś godziny nauczania ma? Tak, ja mam 8 tak. godzin. Jest. Tak, ja mam zniżkę 10-godzinną. No jakie pytania jeszcze się rodzą, nasuwają? Nie, na wszystko wiemy, nie ma pieniędzy. No, no wszystko wiemy, no ale... No jakieś tam pieniądze są, tak, tylko że faktycznie no, trzeba bardzo uważać. Gospodarować nimi oszczędnie. No, i... no oszczędności oczywiście, no wszystkie placówki podlegające gminie, no... No zmuszone są tak, do tego, tak. Bo jeszcze są inne, które również mają problemy i to nie jest tylko szkoła, bo wszędzie brakuje pieniędzy, a w budżecie brakuje również, bo my mamy dochody takie, jakie mamy. My ich fikcyjnie nie stworzymy, a wydatki się nie równają dochodom. Tak. No szkoła jeszcze jest specyficznym takim przedsiębiorstwem, tak. Że tak powiem, potem, które w ogóle nie generuje nawet, żadnych dochodów. Jeżeli nawet narastają gdzieś te zobowiązania, to wystarczy, jak w Choczu jest duża szkoła, tam są kwoty już ponad 200 tysięcy, prawda? I kolejne placówki dojdą i wystarczy, że się pod koniec roku, bo nie ma. No tak jeszcze można sobie gdzieś poprzerzucać, tak. Ale potem już na koniec roku kalendarzowego, no już nie ma takich możliwości tak. I wtedy się okazuje, że no przechodzą zobowiązania na kolejny rok. No może coś się pojawi i trzeba być dobrej myśli. Problem się nam rozwiąże. To nie, no będziemy odwiedzać też oczywiście, ale też tak nie w takiej... Nie akurat w tym temacie, bo byłoby nam miło, jakbyśmy widzieli, że jest 0,0,0, nie? Bo my patrząc, budżet, który analizujemy, są przychody, są wydatki, a te dwójeczki nam uciekają też, nie? No. Jeszcze zapytam, a to pomieszczenie to jest też jako świetlica? To? Tak, no to jest taki korytarz. Tak, tu jakieś mniejsze apele sobie robimy. A tu jeszcze po pani tej... No. Kalinice. Tak, teraz już cały obiekt jest szkolny. Tam jest sala chyba jakaś gimnastyczna, czy nie? Nie, sala gimnastyczna, no, mogę Państwu pokazać, no tylko jest trochę bałagan, ale jak ale najbardziej... Nie, chodzi o sala gimnastyczna jest bardziej po środku. Tam w tych ostatnich pomieszczeniach teraz będzie przedszkole, no bo nie mieliśmy pomieszczenia mieszczącego 25 dzieci. Musieliśmy troszeczkę prze... Także no to się wydarzyło we wakacje, że troszeczkę poprzenoszone zostały klasy. Dobrze. Ale większych to tą pierwszą nie. część posiedzenia zamykam, przechodzimy, zobaczymy sobie no, jeszcze. No proszę bardzo, zapraszam.